Cześć! Krótki opis dalmierza z wykrywaczem profili. HT4M342. Urządzenie zapakowane jest w kartonowe pudełko o wymiarach 18,5 x 10,5 x 5,5 cm. Wewnątrz opakowania znajdziemy urządzenie, etui do przechowywania oraz instrukcje w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Urządzenie zasilane jest baterią o pojemności 400 mAh z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki z łączem micro USB. Funkcja dalmierza. Maksymalny zasięg to 40 metrów. Pomiar wykonywany jest przy pomocy lasera falowego o drugiej klasie dokładności. Uruchomienie dalmierza odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku OK. Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz, natomiast strzałki boczne umożliwiają nam przemieszczanie się po menu urządzenia. Urządzenie posiada funkcję głośnomówiącą w języku angielskim. Funkcję tę możemy wyłączyć po najechaniu kursorem na głośniczek i wciśnięciu przycisku OK. Dalmierz umożliwia dokonywanie pomiarów odległości, powierzchni, kubatury oraz umożliwia dokonywanie obliczeń przy pomocy twierdzenia Pitagorasa. Urządzenie zapisuje w pamięci 40 ostatnich wyników. Kolejną przydatną funkcjonalnością jest możliwość wyznaczenia punktu pomiarowego. Będzie to albo szczyt urządzenia, albo jego podstawa. Oprócz funkcji dalmierza, urządzenie posiada funkcję wykrywacza profili. Mamy możliwość wyszukiwania profili stalowych, wykonanych z metali nieżelaznych, pod napięciem oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna. Urządzenie uruchamiamy poprzez wciśnięcie środkowego przycisku. Kiedy wybierzemy przycisk prawy z ikonką drewna, możemy poszukiwać elementów konstrukcyjnych drewnianych umieszczonych do głębokości 38 mm w ścianie. Po przełączeniu na funkcję wyszukiwania profili możemy poszukiwać profili stalowych do głębokości 100 mm, metali nieżelaznych do głębokości 80 mm oraz urządzenie daje nam możliwość wyszukiwania w ścianie przewodów pod napięciem do głębokości 40 mm.